Witam jeszcze raz wszystkich wodniaków, bo to jest nasz wodniacki, marynarski, jakby powiedzieć, nasza niepodległość. Dlatego, tak jak mówiłem, otworzymy następną stuletnią wachtę, naszą marynarską wachtę. Mamy tu przedstawicieli wszystkich wodniaków, kapitanów wielkich, kapitanów jachtowych, kapitanów śródlądowych. Mamy tych, co kochają morza, oceany, rzeki, jeziora. Mamy poprowców, którzy pochymnie będą tu wyli na swoich łodziach syrenami na cześć Polski niepodległej. Otóż my, marynarze, jesteśmy, jakby powiedzieć, jedną piękną grupą. Grupą ludzi, którzy jeden na morzach, na wodach, wszędzie drugiemu pomoże. Bo takie mamy nie tylko prawo, ale takie mamy serca, marynarskie serca. Jednoczymy się teraz tutaj razem w Stowarzyszeniu Miast, Stowarzyszeniu Miast Nadodrzańskich, Stowarzyszeniu Morskich Miasta Szczecina. Zbliża się godzina 12. Punktualnie o godzinie 12 poproszę kapitana żeglugi wielkiej Wiktora Czapa o odbicie 4 szklanek zakończenia stuletniej wachty i rozpoczęcia następnej naszej stuletniej wachty w obronie niepodległości. Jak to wszyscy mówią, niepodległość trzeba sobie wywalczyć i na wachcie trzeba stać. Wiktor, jeszcze 2 minuty. Przy maście kapitańskim pod proporczykiem CSL stoi nasza największa dobroczyńca, pani Laura Chowacz. Brawo dla niej. Ona mi tu kazała to wszystko zrobić i nazwała mnie kapitanem z koru kapitanów. Także mam następną funkcję. Społeczną oczywiście. Ale dziękujemy jej za to. Banderę będzie podnosił kapitan żeglugi wielkiej, największy bart kapitański, Lech Katkowski. Brawo dla niego. Otóż stoi też przy maście nasz przyjaciel, żeglarz, kapitan jachtowy, prezes Mirosław nasz kochany, Mietek nasz kochany. I brawo, bo połączyliśmy się z klubem jachtowym i to zgodnym węzłem. Razem będziemy. Brawo dla was. Uwaga! Szklanki 4 odbić. Bandery podnieś. Hymn państwowy włączyć. Nasz Dąbrowski, z ziemi morskiej do Polski,
jest z nami wiele znakomitych naszych nauczycieli. Rektor, wspaniały człowiek, Aleksander Walczak, brawo dla niego. Rektor Daszkowski, Eugeniusz Daszkowski, brawo dla niego. Pani dyrektor Akademii Morskiej, Beja, nasza kochana Agnieszka, brawo dla niej. No cóż, brawo dla wszystkich i podziękowania dla wszystkich, którzy tutaj przyszli. I zapraszam na chwilę pod tablicę, którą tam widzicie, odsłonimy, bo przypominam, że mamy też 100 lat Ligi Morskiej i Rzecznej. 100 lat Ligi Morskiej i Rzecznej i tam 15 stowarzyszeń właśnie tą tablicę ku chwale ojczyzny naszej i naszej morskiej ojczyzny podpisało. Kochani, zobaczcie, od naszych nauczycieli, przez naszych uczniów i do naszych studentów. Brawo dla studentów Akademii Morskiej. Brawo dla nich. Młodzież nam rośnie, znaczy, że możemy być pewni, że zwyciężymy. A teraz chciałbym oddać jeszcze głos Jurkowi Niemcowi, bo chciałbym przekazać pozdrowienia od naszej kapitan, pierwszej kapitan Polski, naszej pani Danuty Kozelińskiej-Walas. Jest w Warszawie i jest u nas na tej tablicy tam. Tam na tablicy chwalącej tych największych sławnych kapitanów. Witam wszystkich w imieniu pani kapitan. O godzinie 10 dostałem rozmowę telefoniczną. Rozmawiałem o niego, ona prosiła krótko. Pozdrawia wszystkich marynarzy związanych z morzem, w oczach i powiedziała i życzy wam 100 lat w normalnej ojczyźnie. I to krótko. Wszystko. Dziękuję. Brawo! 100 lat w normalnej ojczyźnie. Tego sobie też życzymy. A teraz prosimy wszystkich pod tablicę. Zapraszam.